Niespełna 2 lata temu na kanale opublikowałem film na temat niepokojących programów dla dzieci, których nie powinieneś oglądać. Niedługo później pojawiła się także i druga część, a trzeciej jakoś nigdy nie stworzyłem. Jednakże sięgając do notatek do tamtego materiału, opowiedzieć miałem o czechosłowackim programie Slniecko. Co było w nim na tyle dziwnego, żeby ktoś taki jak ja miał o nim opowiedzieć? Cóż, główny bohater owego programu, Ratafak Plachta. Jegomość, którego bez chwili zastanowienia mógłbym uznać za najbardziej niepokojącą postać w historii programów dla dzieci. Wysoka, wychudzona, wręcz monstrualna marionetka. Kim jest Ratafak? Dlaczego jest tak przerażający oraz jaka jest jego historia? O tym w dzisiejszym materiale. A zacznijmy od tego, co chwilę temu mogliście zobaczyć na waszych ekranach. 23 lutego 2008 roku użytkownik pochodzący ze Słowacji o niku Jano Sebik publikuje 2 dość ponure materiały. Każdy z nich prezentował kukłę ogromnej, przyprawiającej o dreszcze postaci. Pierwszy, jak i drugi film został zarejestrowany na ulicach miasta. Największy rozgłos wywołał ten drugi, który na dzień dzisiejszy liczy sobie ponad 900 tysięcy wyświetleń. Na kanale Jano filmy z kukłą pojawiły się jeszcze kilkukrotnie w przyszłości, a ostatni z nich światło dzienne ujrzał 10 czerwca 2010 roku. Po pewnym czasie sprawa tych dziwnych i jakże niepokojących nagrań zyskała na popularności. Nagrania przerodziły się w prawdziwą sensację, a po niedługim czasie ta przerażająca postać będąca ich centralnym elementem została połączona z czechosłowackim programem Slniecko, w tłumaczeniu na język polski Słoneczko. Tutaj kukła była jedną z głównych postaci i nosiła imię Ratafak Plachta. Show dla dzieci emitowane było w Czechosłowacji między 1980 a 1994 rokiem. Autorem postaci Ratafaka jest Peter Cigan. Kukła charakteryzowała się człowieczym ciałem, które wykazywało jednak anomalie fizyczne, m.in. długą szyję, charakterystyczną żuchwę czy bardzo okrągłe plecy. Jego oczy są błękitne, a głowę obrastają siwe, niezadbane włosy. Jest w dodatku bardzo wysoki, ponieważ mierzy 213 cm wzrostu. Jeden z odcinków programu, mianowicie urodziny Ratafaka, zdradzają, iż ten urodził się 5 października. No właśnie, dokładny rok nie został podany, jednakże pewne źródła internetowe twierdzą, iż Ratafak urodził się w 1920 roku. Na przestrzeni kilku ostatnich lat internet odwiedziło co prawda niewiele, jednakże kilka odcinków oryginalnej bajki. I co prawda nie wydają się one jakoś bardzo abstrakcyjne, czy też niepokojące. Jest to zupełnie normalne i zwyczajnie nie jest to jakkolwiek straszne. A nagrania opublikowane w 2008 roku nie pochodzą z samej bajki. Zostały one nakręcone później, ale o tym za moment. Robiąc research do tego materiału, wpadłem na pewną stronę wiki na temat wyimaginowanych postaci i jedna z informacji powtórzyła się także i w innym filmie, który obejrzałem przed stworzeniem tego. Mianowicie z filmu Blame It on George, jednakże w nim znalazło się parę błędów, a zatem traktujcie tę informację z przymrużeniem oka.
Otóż Strzelniecko swoją emisję zakończyła w 1994 roku, czyli w rok po rozpadzie Czechosłowacji na Czechy i Słowację. Wedle wspomnianych wcześniej źródeł sam program powstał, by walczyć z komunizmem, by go powstrzymać. Strona Wiki wspomniana wcześniej twierdzi, iż Strzelniecko emitowane było w niedzielę po to, by powstrzymać dzieci od pójścia do kościoła. Ratafak rzekomo miał także uczyć dzieci kwestionowania tego, co mówią im inni, a także dorośli. Twierdził, iż starsi także mogą się mylić bądź kłamać. I na to ostatnie faktycznie znalazłem pewne informacje, które by to potwierdzały. Jednakże na tą pierwszą, na temat walki z komunizmem, no coś mi się tutaj trochę nie klei, nie wiem jak wam. W każdym bądź razie wedle internetowych źródeł, czy też oglądania samych urywek programu na YouTube, była to postać pozytywna. Inna wiki z kolei twierdzi, iż Ratafak to niezwykle głupia i nieco zagubiona osoba, wprowadzająca dzieci w błąd, jednakże nadal zabawna i przyjazna, której zadaniem było edukowanie oraz rozbawianie dzieci. Jednakże cały mrok wokół tejże postaci wziął się prawdopodobnie z jej wyglądu, a także tych niefortunnych filmów wrzuconych na YouTube w 2008 roku. Stworzyła to swoistą otoczkę, która naprawdę może przyprawiać o ciarki. Jednakże jaka jest historia tych nagrań i skąd właściwie się wzięły? Otóż wedle informacji, do których doszedłem, około początku 2008 roku starodawna kukiełka Ratafaka została wyrzucona do śmieci. W końcu po pewnym czasie ktoś znalazł ją i nagrał kilka parodujących filmów, po czym wrzucił je do internetu. Tak, to właśnie to, co pokazywałem wam na samym początku. No i to już chyba tyle w temacie Ratafaka. W 2017 roku na kanale Gigi pojawił się film o tytule Angel, który chyba jest jednym z najbardziej przerażających, z Ratafakiem w roli głównej. Do not be afraid. No nie wiem jak dla was, ale dla mnie przynajmniej jest to wręcz przerażające. No i to już tak naprawdę wszystko na temat Ratafaka. Szczerze mówiąc, początkowo twierdziłem, iż będzie to coś znacznie bardziej mroczniejszego. Iż będzie miał swoje znacznie ciemniejsze oblicze, jednakże prawda okazała się bardziej pozytywna i kolorowa. Napiszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie, a w kolejnym materiale z tej serii chciałbym zająć się programem Jigsaw, czy też postacią z niej pochodzącą, mianowicie Mr. Nosebonkiem. A żeby odrobinkę przybliżyć wam tę sprawę, spójrzcie sami na to. I o tym porozmawiamy sobie za tydzień, a tymczasem ja bardzo dziękuję wam za oglądanie i bardzo przepraszam was za moje chwilowe zniknięcie w ostatnich dniach. Wczoraj, czyli w niedzielę, miały pojawić się zbrodnie z ekranu, a także nie byłem aktywny na Discordzie przez niemal cały weekend, a wszystko to spowodowane było niefortunnym wypadkiem, który miał miejsce w sobotę, który spieprzył mi plany na cały weekend, ale wiecie co, kij z tym. Miejmy nadzieję, że już w tym tygodniu nic z moich planów nie pokrzyżuje, ponieważ już jutro chciałbym wstawić film na temat drugiego sezonu Marble Hornets, który jest na zaawansowanym etapie produkcji i miejmy nadzieję, że wreszcie pojawi się jutro i przepraszam wszystkie osoby, które tak długo na niego czekały.
Tymczasem ja bardzo dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Do tego momentu zostaw łapkę w górę pod nim, jeżeli ci się spodobał, oraz subskrybuj kanał z dzwoneczkiem, jeżeli jesteś tutaj nowy. Obejrzyj mi poprzednie materiały, wyczekuj także też tych następnych. A tymczasem słowem końca chciałbym pozdrowić następujące osoby. Macieko, V, Minecraft, Upadły Anioł, Sonic Games, Ty, FS Plus, Wilkwan, Wiktor, Milena Kalisz, Polski Pilot, Kacper Pawełczyk. Pozdrowienie są do was, serdecznie was wszystkich pozdrawiam. Jeżeli ty również chcesz zostać pozdrowiony w kolejnym materiale, to najmniej proszę o tym znać w komentarzu na dole. Do usłyszenia w kolejnych materiałach, zajrzyj na nasz serwer Discord Kosmiczne Bagiety, na którym możesz popisać z wieloma wspaniałymi osobami, a także ze mną. Wpadaj także i na Instagrama, Snapchata, Twittera, do wszystkiego linki znajdziesz w opisie. A tymczasem co? Do usłyszenia w kolejnych materiałach, a tymczasem pamiętajcie, że w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Do usłyszenia wkrótce, mówił do was Mondar, trzymajcie się ciepło, cześć.